Ruszyła piłkarska trzecia liga. Nowy sezon z przytupem rozpoczęli piłkarze Świtu Nowy Dwór Mazowiecki, którzy w inauguracyjnym meczu odnieśli efektowne zwycięstwo. Lepszego początku trzecioligowych rozgrywek piłkarze Świtu nie mogli sobie wymarzyć. Na inaugurację sezonu nowodworzanie wysoko, bo aż 5-1 pokonali u siebie Concordię Elbląg. Liczyłem na to, że nasze przygotowania będą skutkowały dobrą grą i dobrym poziomem gry i przygotowania. No wynik na pewno duży. Gra też bardzo zadowalająca, także no bardzo jesteśmy zadowoleni. Z meczu na mecz myślę, że będziemy jako zespół też się rozwijać, tak? Bo są jeszcze mankamenty, są rzeczy, które należy poprawić, ale to już dobry prognostyk jest na to, że idziemy w dobrym kierunku. W następnej kolejce drużynę z Nowego Dworu Mazowieckiego czekają derby regionu. W niedzielę na wyjeździe Świt zagra ze Spadkowiczem z drugiej ligi, Legionowią Legionowo. Wcześniej jednak w pierwszej rundzie Pucharu Polski podopieczni trenera Mariusza Miecznikowskiego podejmą ekstraklasowe Zagłębie Lubin. To spotkanie już w czwartek o 16 w Nowym Dworze Mazowieckim.